Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku po dość długiej przerwie. A dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym, z kosmetykami kolorowymi plus jedna rzecz z pielęgnacji, ponieważ ostatnio parę rzeczy kupiłam i postanowiłam, że Wam to pokażę, bo już bardzo, bardzo dawno temu nie robiłam takiego holu. Ostatni był chyba z tych promocji z Rossmana. I tych rzeczy też używałam trochę, więc to będą też takie mini recenzje. Więc jeżeli Was interesuje taki filmik, to Was serdecznie zapraszam. Więc zacznijmy od Ezebry, bo tam kupiłam po pierwsze właśnie z pielęgnacji maskę z Kalosa, multiwitaminową. Jak wiecie, ja bardzo lubię te maski z Kalosa i kupuję je cały czas. Teraz skończyłam tą jagodową i postanowiłam, że kupię tą. Ona bardzo ładnie pachnie i za taką litrową maskę zapłaciłam 10 zł, więc w ogóle, wiecie, bardzo tanio. I teraz przechodzimy właśnie do kosmetyków kolorowych. Po pierwsze kupiłam podkład Rimmel Match Perfection, jest to ten najjaśniejszy chyba kolor, a nie, jeszcze jest chyba 0,10. Ja kupiłam w kolorze 101 Classic Ivory. To jest podkład typowo rozświetlający. Jak wiecie, ja lubię bardzo rozświetlenie, lubię takie kosmetyki, więc go zakupiłam. Kosztował jakieś 23 zł. Postanowiłam, że go wypróbuję, ponieważ dużo osób go zachwalało, więc mam i użyłam go 5 razy i na razie wygląda bardzo fajnie. Zresztą te wszystkie kosmetyki, które Wam pokażę, mam teraz na twarz, specjalnie się nimi wymalowałam, więc możecie zobaczyć, jak ogólnie to wszystko wygląda. Więc mam podkład. Teraz korektor. Jak wiecie, ja mam mega sińce pod oczami. Nie wiem, czy te sińce są przykryte, chyba trochę prześwitują. Tak to jest, jak się nagrywa w HD. Ale kupiłam korektor True Match z L'Oreala i to jest taki bardzo jasny kolor, w kolorze w ogóle jeden Ivory. I kolor bardzo jasny, żółty. On jednak nie przykrywa mi po kilku warstwach nawet tych cieni, więc chyba jednak będę musiała powrócić do mojego korektora z Collection, bo on przykrywa te cienie no prawie w całości, a taki korektor, który na pewno przykrywa moje cienie, to jest Hard Candy, ale on jest taki dosyć drogi, więc trochę szkoda mi na niego wydawać pieniędzy. Mam go jeszcze trochę i chyba jednak do niego powrócę. Ale ten jest bardzo kryjący. Dla osób, które nie mają problemu bardzo z cieniami, to na pewno te cienie przykryje. Na wypryski też jest bardzo fajny, ponieważ nie to, że zakrywa te wypryski, to jeszcze je wysusza. I on kosztował 18 zł. Dalej mam puder. A, puder jeszcze kupiłam w Inglocie. Puder, który mi się już od dawna, dawna marzył. Jest to puder rozświetlający w kolorze 43. Możecie zobaczyć, ten kolor jest taki trochę żółtawy. Takie ma zabarwienie. Piękny, super, w ogóle nie wiedziałam, jaki to jest. Puder to jest rozświetlający, nie wiem, no ja mam cerę takie dosyć suchą, więc potrzebuję raczej puder rozświetlającego niż matującego, ewentualnie fiksującego. Jak widzicie, tutaj chyba widać na tym czole rozświetlenie. No nie, mi się bardzo podoba, będę go testować dalej, zobaczymy, jak będzie się dalej sprawdzał. I teraz mamy zakończoną jakby twarz, prawie, i brwi. Kredka, którą też bardzo dawno chciałam, jest to Maybelline Brow Satin. A, i puder kosztował jakieś 40 zł, a jest go bardzo mało, więc trochę taka cena zaporowa. Kredka Brow Satin i tutaj mamy z jednej strony kredkę. Ja mam oczywiście kolor dark brown chyba, tak? I kredka wygląda, tutaj w ogóle wygląda bardzo jasno, a ona tak naprawdę jest bardzo ciemna. Nie wiem, czemu tak te brwi wyglądają, znaczy w ogóle ten kolor. A z drugiej strony mam taką gąbeczkę z cieniem. I potem najpierw nakładamy kredkę, potem cień. Tutaj to bardzo wygląda jasno, w ogóle kamera przekłamuje kolory, ale na brwiach możecie zobaczyć, że jest taki w miarę ciemny. Kredka jest fenomenalna. Podejrzewam, że na 99,9% pojawi się w ulubieńcach, bo jest prześwietna. Albo w ogóle zrobiłam test tej kredki. Potem mam Maybelline Brow Drama. To jest oczywiście żel transparentny w kuleczce. Jeżeli chodzi o utrwalenie, to tak średnio najeżdża. Mogło być lepiej, ale nie jest źle na razie. Naprawdę jest spoko. Potem zakupiłam jeszcze... czekajcie, bo mi się ubrudziło. Zestaw W7 Hollywood Bronze & Glow. I czyli tutaj mamy bronzer w takim dosyć jasnym kolorze i rozświetlacz. Ja mam zresztą ten, nie wiem, czy tutaj mi się, czy przez tą kamerę, czy mi się takie plamy porobiły. Nałożyłam go dosyć dużo, żeby było cokolwiek widać. Rozświetlacz też nałożyłam, nie wiem, czy to będzie widać. Ogólnie bronzer jest dosyć jasny, nie da się nim zrobić krzywdę, to nałożyłam chyba z 5 warstw. Dlatego tutaj mi się w ogóle jakaś plama porobiła, ale dlatego, że mi po prostu prześwituje tutaj czerwony policzek, bo nie mogłam go przykryć. Bo tak jak mówię, ten podkład jest rozświetlający.
Bardzo fajnie, nie da się im zrobić krzywdy, bardzo delikatne produkty. Tutaj jest trochę drobinek, ale tego kompletnie nie widać. Więc jak ktoś się uczy dopiero, to bardzo Wam polecam, bo naprawdę są bardzo jasne kolory, tego oświetlacza nie widać i też nałożyłam sporo warstw. A może na nosku widać, no nie wiem. No ale ogólnie fajny, na pewno będę go używać. I czy mamy coś jeszcze zebry? A, mamy tusz. Tusz, który mi się od dawna marzył. Wszystko mi się od dawna marzyło. To jest L'Oreal Volumine Lashes Soul Contour. Szczoteczka taka malutka. Ja mam go teraz na rzęsach, ale mam teraz dość ciemny makijaż, więc wątpię, żebyście coś zobaczyli. Zresztą na moich rzęsach w ogóle nic nie widać. No. Ale ogólnie fajny, bardzo ładnie pachnie i to jest chyba jedyny tusz, który robi, ma na moich rzęsach taki efekt w miarę widoczny. I teraz przechodzimy szybko do Golden Rose. Golden Rose, odżywka Black Diamond, którą też już dawno chciałam, bo moje paznokcie wszystkim się połamały, przez mój mały wypadek w kuchni. Więc kupiłam ten i mam nadzieję, że będzie naprawdę w porządku. Daję dwa eyeliner, jeden z serii Metallic i jest to kolor 06. On jest taki prawie czarny, to jest taki bardzo ciemny fiolet, tutaj nawet może wyglądać na brąz. Też go nosiłam, tak wygląda, no widzicie, prawie taki ciemny brąz, a to jest fiolet. A drugi jest to zwykły czarny w kolorze 14. Mają bardzo w ogóle fajne takie cieniutkie pędzelki. I ten czarny był tak. Ja mam teraz ten eyeliner czarny na oczach. Oczywiście kreski nie są identyczne, nie są idealne, ale ja się cały czas uczę, więc bądźcie wyrozumiali. I za te eyelinery, w ogóle za odżywkę zapłaciłam 12,50 zł, eyelinery po chyba 12 zł. I ostatnią rzecz z Golden Rose, czyli to głównie to, co chciałam, jest to pomadka Golden Rose Matte Lipstick Crayon i ja mam w kolorze 10. Ona w ogóle tutaj wygląda jaśniej. Ja myślałam, że to jest mega jasna kredka, bo tak wygląda na opakowaniu. Ale ona na żywo, jak tak patrzę w lustrze, to jest taka dosyć ciemna, ale naprawdę bardzo mi się podoba. To jest lekki mat, który lekki taki. To nie jest taka typowa matowa, bywa, wiecie, że Wam wysusza usta, tylko bardzo ładnie się nakłada jak masełko. No i bardzo ją lubię, już się na zeszłą natemperowałam, bo dzień mi się kończy. Znaczy kończy mi się, będę musiała natemperować. I kredka kosztowała 10 zł, coś w tym stylu. I to chyba na tyle. Jak widzicie, filmik bardzo krótki, bo ja nie chciałam dawać jakichś długich filmików, zwłaszcza, że mam mało miejsca na karcie. W ogóle chyba cały świat nie chce, żebym nagrywała te filmiki, bo próbowałam nagrać dla Was chat make-up tymi kosmetykami. Oczywiście na wypisie wszystko usunęło z karty, potem jak zaczęłam wykrywać na Movie Maker, to też wszystko mi się skasowało i już nie miałam się po prostu tego nagrywać. Potem chciałam nagrać Wam krótszy filmik, czyli Get Ready With Me tymi kosmetykami. Też pierwsza część filmu oczywiście wygrała się super fajnie, a druga część nie chciała się wygrać. Potem mi się nie chciało zapisać na dysk komputerze, bo było niby za mało miejsca. W ogóle mam nadzieję, że ten film mi się uda. Zresztą zamierzam teraz dla Was nagrać jeszcze kilka innych filmów, dokładnie dwa. Jeżeli cieszycie się z mojego prowadzu, to oczywiście dajcie kciuka w górę. Jeżeli właśnie Wam się podobał film, dajcie kciuka w górę. Jeżeli jesteście nowi i podoba Wam się kanał, to zapraszam Was do subskrybowania. I oczywiście komentujcie, bo każdy komentarz jest dla mnie ważny, zwłaszcza po tym powrocie, czy ten filmik był w miarę spoko, czy nie. Bo wiecie, ja też długo nie nagrywałam i mam nadzieję, że nie jest tak źle, że naprawdę jest nieźle. No. I co, ja się z Wami pożegnam. Zaraz będę nagrywać następne filmiki. Ten filmik nagrywam dzisiaj w niedzielę. Mam nadzieję, że tego samego dnia to wgram, bo podejrzewam, że nie będę nic tam edytować, bo ładnie mi się wszystko nagrało. Tylko pewnie podłożę jakąś muzykę, albo i nie. No, ja się z Wami żegnam. Przesyłam Wam gorące buziaki i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!